Damian idzie tutaj po prawej ode mnie, a jest pierwszy raz na vlogu, ale zakupił fantastyczny zestaw, który miałem okazję i przyjemność połączyć ze sobą i zainicjować, aktywować. Fantastyczny ma ten zestaw. Radiomaster TX 16. Ma też gogle DJI V2. Fantastyczne HD oczywiście. No i Nazgula Evoque 6S. Wszystko gra, powinien ten kład latać. Delikatnie ją dokręcę. Poza pogodą wszystko hula w jak najlepszym porządku. Przepięknie lata ten Nazgul Evoque. A fajna jest ta kamerka, może nie jest tak dobra jak kamerka DJI Vista, ale ta Polar jest taka powiedzmy pół na pół. Podobno fajnie działa też po zmroku. Natomiast bardzo się cieszę, że cała konfiguracja poszła i wszystko hula całkiem nieźle. Ja dzisiaj wziąłem zestaw minimalistyczny. Witam Was w tym pięknym nowym dniu. Dzisiaj mamy Damiana i jest też Konrad. Patryka nie miałem serca wyciągać, bo był chory niedawno, ale mamy mgłę bardzo dużą. Tak wygląda. Nie wiem, czy my polatamy. Natomiast mamy trochę zabawek więcej niż zwykle i o nich też dzisiaj opowiem. Konrad ma nowe dziecko. Będziemy testować GPS. Na razie pozytywnie. Zobaczymy, czy się dron odnajdzie tutaj, w tej mgle. A Nazgul będzie miał POV, trzecia osoba. Z przodu tym razem spróbujemy. Mhm. Dron się, wiesz, zbalansował za to. Tak. No. Dzisiaj taka pechowa pogoda, dlatego że nie dość, że jest zimno, to jeszcze bardzo duża wilgotność i trochę wieje. Tutaj niżej nie ma takiej mgły, ale jak się wzniosłem dosłownie 30 metrów nad ziemię, to od razu ten mały dron był mokry, ten wingsuit. Także trzymam go teraz pod kurtką, ale faktycznie ciężko się lata. Trzeba latać dzisiaj bardzo nisko. Może ta mgła nam minie za parę chwil. Jeszcze chciałem, żeby Konrad opowiedział za mną. Tu pan na rowerze jest blisko nas. To jest Evoque, jest znacznie mniejszy się okazuje od Nazgula. Wykonanie tego drona jest, no, można powiedzieć, że przepiękne. Już pomijam przepiękne malowanie światłem z każdej strony, natomiast wykonanie widać, że jest premium. Detale, które są tutaj zastosowane, typu zaślepka gumowa przy FC, zaślepka gumowa przy wiście, no, wygląda to rewelacyjnie. Najlepszym patentem uważam mimo wszystko dalej jest schowane XT60, które no, wkomponowane jest w drona i wygląda to naprawdę profesjonalnie. Silniki widzę faktycznie, tak jak recenzenci mówili, nie są opisane, ale wyglądają nieziemsko.
Dużo, dużo lepiej. Widać, że to jest Unibel, czyli z jednego kawałka materiału jest to wytłoczone, czy w jakiś sposób zrobione. No przepiękny jest. Lata cichutko, no wiadomo. I ma kamerkę Polar jeszcze. Polar, czyli 16:9 i dobra w nocy. Aczkolwiek no, ona ma tylko 60 klatek. 60 klatek, natomiast faktycznie można na parkingach w nocy polatać już. Także jest piękny. No, wykonanie jest premium. Mhm. Zazdrość. Pozytywna zazdrość. To była najfajniejsza recenzja. Byłeś lepszy niż Bardwell, który chciał go rozwalić na siłę. No, okej. Okay. It's the best thing I've flown in. No, dziękuję bardzo. Staram się. Coraz lepsze warunki, przejaśnia się, ale długo trzeba czekać na to. 13 dopiero nam się tutaj przejaśnia. I widać grań, widać teraz cały szczyt Małego Giewontu. To pikanie to jest bateria tu od gogli. Znaczy poniżej 3,5 spadła, tak? I dlatego zaczęło piszczeć. Konrad teraz będzie testował Long Range, czyli ma pakiet 3000 mAh. Okay. Możesz śmiało lecieć. 8. Rozmawiamy teraz na temat tych nowych kar, które mają być wprowadzone od 1 stycznia, nie wiem czy słyszeliście, ale ma być od 500 zł, a nawet po 10 czy nawet 15 tysięcy za niektóre wykroczenia typu latanie miniakiem na wysokości na przykład 150 metrów, a nie 120. Czasami po prostu trudno nawet zmierzyć, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o wysokości nad poziomem gruntu, bo mamy na przykład teren pagórkowaty mocno, tak jak tutaj. Jak wystartuję tam, na szczycie, to bardzo łatwo jest naruszyć takie przepisy i narazić się na kilkanaście tysięcy nawet mandatu, bo tam jest nawet 60 metrów niżej. Konrad ma niską temperaturę, jeżeli chodzi o akumulator i to jest niemiarodajne. Nie zrobimy tutaj long range'a, bo mu pokazuje niskie napięcie od razu, jak tylko wystartował. A na tym dużym pakiecie można zejść poniżej z napięciem, nawet do 3 V mówi na cele. Całkiem fajna herbata. No, trzeba przyznać, że na początku lotu było dosyć nieciekawie, bo poziom baterii spadł bardzo drastycznie na już 3,6 od razu przy pierwszym starcie. Natomiast okazało się, że 8 minut spokojnie w takich warunkach pogodowych, jak dzisiaj mamy, takiego spokojnego cruisingu można z niej wyciągnąć. Czyli czym ona się różni? Wiesz co, w naszych pakietach LiPo możemy zejść do maksymalnie 3,5 V na cele. Natomiast tutaj można pójść jeszcze niżej, do 2,5. Natomiast będzie się bateria bardzo degradowała. Oglądałem filmiki, które mówią, żeby lądować już przy 3 V na cele. To mi dało 8 minut lotu, więc można powiedzieć, że podwoiłem czas lotu względem pakietu LiPo. Fajnie wygląda. Super jest. Niektórzy sobie takie lotują. Tak, można samemu zrobić. No i pięknie, na koniec naszej sesji się wspaniale wypogodziło. Już jesteśmy wyładowani całkiem i z energii, i z sił. Ale było naprawdę super polatane. Cieszę się, że tego Nazgula zrobiłem Damianowi, bo to było coś.